Dzień dobry, Wiedźmin 3. Dziki gon. Gramy se dalej. Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie. Gra jest świetna, bawię się przednie. Idziemy do wsi pod Gajem wykonywać kolejne zlecenie na potwora. Damn, ciskamy, kurna, powinienem pojedzenie sobie pójść kupić. Ale siedzę i gram, bo mi dobrze. To wszystko już poklikałem. Ale wywieszają na nowo, jak ktoś zgarnie, spoko. Lecimy z Sołtysem pod Gajów porozmawiać, bo ma dla nas zlecenie na leśnicę. Sołtys Bolko. Witaj. W jakiej sprawie? W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wyjedaliście, tak? No ja. Zajęlibyście się tym, byście wiedźmin. Dobrze zgaduję? Żem widział na obrazku u babki w książce. Monstrum albo wiedźmaka opisane. Mhm, była taka, no. No jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was co to taka leśnica? Porozmawiajmy o nagrodzie. No to ile sobie policzycie? A ile mogę? No to rzućmy środkową, powiększoną. No, to brzmi rozsądnie jak za taką leśnicę. Ale nie mamy tyle. Spuśćcie trochę. 290 spróbujemy, jak mu pomału zniecierpliwienie rośnie. A niech będzie. No i super. Zajmę się tym. Ktoś widział tę leśnicę i może mi o niej opowiedzieć? Stary Willem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie. Słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą, na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało? Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to i leśnica nie da rady. Dobra, będziemy pogadać. Nie wolno chodzić do brońców. Dzień dobry, panienko. To ty? Siemanko. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, Wiedźminie. Jak wyglądała? Spróbuję ją dokładnie opisać. No, po prawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemno się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. Pójdziemy przeszukać pole. Natomiast mam delikatnie uszkodzony miecz. Nie wiem, czy jest jakiś kowal. Jest, są jakieś tutaj rzeczy. W tej wiosze. Dzień dobry, panie podnerzu. Kupujcie, Gabriele, obroń się sam. Nie wychodź z domu bez poręcznego samostrzału marki Gabriel. Pokaż mi swoje towary. Zobaczmy. Druga mapa Edwina Gryloffa. Pierwsza mapa Edwina Gryloffa. Później te mapy sobie posprawdzamy. Pergamin. Dobra, do kupna nic ciekawego nie masz. Natomiast być może chcecie coś sprzedać. Te ostrza brygady Vrihet są fajne. To jest mocniejsze od tego, co mam nawet. To mogę ci sprzedać, bo też jest mocniejsze od tego, co mam i to też jest. Nie masz pieniędzy już. No to trudno. To weź mi coś napraw, to będziesz miał pieniądze. A to poczekaj, nie naprawię mi wszystkiego, co mam. Bo to nie ma sensu, bo ja zaraz sobie wymienię miecz. Broń stalowa, plus 15, dobrze. Srebrnika mi naprawi przede wszystkim. Kupujcie, Gabriele. Napraw. Napraw wyposażone, spoko. I teraz dostaję za to pieniądze i sprzedam ci ultimatum. Idealnie. Super. Dobra, to jest ogarnięte. Tutaj na tym sobie zaostrzę broń. Ciekawe jestem, ile to trwa. No ale nie szkodzi. Tu sobie wzmocnię też broń. I idziemy przeszukać okoliczne pole.
Co się, chłopki, przewracacie? Chcesz pogadać? Spróbuj z kimś. Pewnie z 10 minut to trwa, czy coś takiego. Ciekawe jestem, czy można jakoś podejrzeć te efekty. Zobaczmy, coś tu mamy. Szła tędy kobieta, boso. To pewnie uciekała tu. Tu widzę, coś jest. Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić o krzywy. Chodźmy za śladami. Odstępy świadczą, że biegła. Dlatego rozdarła suknię. Kto się goni? Tętego. Tędy idą ślady. Witamy na zadupiu. Tędy idą, dobra. Jak najbardziej, idziemy za śladami. Zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi. Pewnie się zaraz natkniemy gdzieś na leśnicę. Co to? Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją, albo poderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki, ślady są wyraźne. Mhm. Okej. Zobaczmy. Morderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? Chociaż mówiłam mu, że nie chcę go znać. Wiem, że ty się Bukaja nie boisz, ale ja tak. Mówi, że kocha, ale to nie takie miłowanie jak z tobą, tylko zajadłe, straszne. Bukaj nie da nam spokoju nigdy, musimy uciekać. Zostaw mi odpowiedź tam, gdzie zawsze. Twoja Zula. Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Mhm. Północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. A co, dezerterzy jeszcze? Kurwa. O chuj. O, wy kutasy. Kutasy z nieba lecą. Dobrze. Ojebany jak trzaska. Trzaska. O, ślicznie. Dobra. Tych sobie porobiliśmy od razu. Dobrze. Pięknie. Pięknie. Wyśmienity jad wisielców. Cudownie. Dobra, idziemy z Sołtysem pogadać. Przekażemy mu temat. Co tutaj żeśmy odkryli. Ciekawego. Oj, przepraszam. Tak, te miecze i pancerze wyglądają jakby 5 lub 10 minut to miało trwać. Coś takiego. Jak sobie będziemy w wiochach, to musimy pamiętać, żeby sobie to klikać. Spirytus, spoko. Pyk takie o. I pyk takie o, no nie? Dokładnie. Dobra, idziemy pogaworzyć. Z Sołtysem. Witaj. W jakiej sprawie? Znaliście Zulę i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi. Skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli, że... Znaczy się, ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. Mhm. Nie wspomożycielki, co... Odczynienie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. Mhm. Ciekawe. Dobra. Jedziemy. Ciskamy płoteczka. Lecimy na polankę. I na polance się zaczaimy. Ja to sobie meditation strzelę, żeby uzupełnić eliksiry. Spal list do kochanka i krew zakrzepłą na nożu. Już mogliście normalnie napisać. A tak nie. Ale w klimacie to jest, więc spoko. Poczekamy do południa. Super. Tutaj mamy miejsce chyba, spotkań, McDonald's. Północnica za dnia się nie zjawi. Okej, to poczekamy do północy.
jak to na północnicę przystało. Okej. 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 O chuj. Jebła. Takie malutkie północnice przyzywa. Spoko. Jest i leśnica. Wyleczona? A nie, to klon tylko taki, tak? Nie, jest tu. O kurwo, co jest? Trudno jej robię. Zastanawiam się dlaczego. Okej, trzeba ją w tym kręgu bić. O kurwo, co jest? No to na nim nie działa. Ja pierdolę. Pierdalaj. Kurwa, no do dupy. Okej. Dobra, to trochę sobie zdrowie odnowimy, przynajmniej w tym czasie. Albo i nie. Irden kładź. Kurwo, chodź tu. Chodziłem raz do ciebie. Okej. Dobrze. Pociśnięta. To chyba jej niewiele robi. Okej. Więc zatruty jestem. Chuj, nie może być poza tym kręgiem. Cały czas trzeba być tutaj. No chodź. Irden. Poza Irden ona jest przejebanie silna. Dobrze? Dobrze. Dwa hity i odskok, tak trzeba to robić. W kręgu tu jestem w miarę bezpieczny. Irden. Chodź, chodź. Jebła mnie. Spoko. Spoko. No chodź. Kurde. Idź ja, dobra. No kurwo, chodź tu. Come on! Wleź tu. Dobrze. Ogarnięta. Zajebiście. Coś do znalezienia? Nie, już nie. Dobra, to nie będę brać nagrodę za sołtysa. No ładnie. Pokaż co umiesz. A co tu jest? Wargi. Nie chcę się z nimi lać, nie mam potrzeby. Poza tym może to się źle skończyć. Szczerze mówiąc. Przyszedłem spalić waszą wioskę. Aaaa, strzeżcie się. Wrogowie dziedzica. Siema. Witaj. W jakiej sprawie? Pozbyłem się leśnicy. Ech, nie będzie wracać? Nie, wiem jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Lajdzik. Mordo. Bywaj. Spoko. Leśnica ogarnięta. Idziemy pomedytować. Do fajnej godziny.
Może trochę wcześniej skończymy. 250 expa. Korony 300 prawie, zajebiście. Przedmioty wzmocnione. I wzmocnione, dobra. Idziemy kolejne zadania robić, głównych jeszcze nie, poboczne. Zlecenia, kłopoty grabarza. Where is grabarz? We wsi Zalipie. Spod gaju w Zalipie jest tam, spoko. Let's go w takim razie. Tylko musimy tu znaleźć drogowskaz. Drogowskaz będzie gdzieś tu, przy tablicy. Dokładnie tak, się zgadza. Idziemy w takim razie zrobić kolejne zlecenie. Przyjemnie się to robi. Takie kościki, o. Pójść zabić potworka, dostać w chuj siana. W sumie zajebiście. Więc mnie to bardzo pasuje. A teraz co jeszcze, idziemy tutaj do grabarza i zaraz zobaczymy, co mu na sercu leży. Spokój grabarza. Przychodzę w sprawie zlecenia. Podobno macie tu jakieś kłopoty. Coś rozgrzebuje groby. Żeby tylko. Na żalniku całej róż jakieś się paskudztwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby kwilenie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje. A co ja, głupi? Na potwory wiedźmin potrzebny. Porozmawiajmy o nagrodzie. No to klasycznie, rzucamy w środku stawki. No, ociupinkę przesadziliście. Ale już widzę, że się dogadamy. Dobrze się targować, to też sztuka. A jak jeszcze raz dam to samo? No. Okej. No. To uczciwa cena. Jak za takie zlecenie. Ja się trochę na tym znam. Mhm. Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu. Dobra. Idziemy zobaczyć. Na kłopoty grabarza. Let's go. Co to za jakiś tam trupojadek sobie grasuje. Trzeba go będzie, kurna, wysłać do piachu. Bo nam narobił obciachu. Oh yeah. No oczywiście dużo gówniactwa. Pokonaj cmentarnych przeciwników. Okej. O wy kurwy psy. Najgorsze to się dać otoczyć przez taką grupkę po prostu głupią. Dobra? Góle rozkopały groby, a smród rozkładu zbawił dzikie psy. Ale ani góle, ani psy nie porywają. O, kolejne mandragory. Już sobie zbadamy. Rozgrzebany bez użycia narzędzi. Mhm. Tu coś? Rozgrzebane motyką? Nie. Widać ślady szponów. Mhm. Rozgrzebany bez użycia narzędzi. No tutaj się pokrywa to wszystko z grubsza. Przelecimy jeszcze dookoła. To jakaś trumienka. Tu coś jest też. Rozkopany grób, całkiem świeży. A cuchnie starym trupim jadem. Ciekawe, dokąd zaprowadzi mnie ten smród. Idź zapachem. Dobra. To ja może pójdę jeszcze tutaj splądrować, tylko szybciutko. Jest tutaj do splądrowania. O, proszę bardzo, spodnie kawalerzysty. Mistrzowsko. Mistrzowski łokieć. Ech. No to brawo, Geralt.
Ale przedmioty do podbierania przynajmniej są. No, tylko teraz trzeba się wydostać. To coś jest. A, niedźwiedź. O, ty kurwo. Gnoju. Dobra. Prawie muzyczka zaczęła grać. Mogę wyjść na górę z powrotem gdzieś. Przydałoby się, nie ukrywam. No, 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 dawaj szkity. Kurde, używaj. No ja pierdzielę, że se spadłem. Bez sensu. Gdybym się wrócił tam na górę. Bądź tu mądry. A jak wyjmę ci pochodnie, to będziesz trochę bardziej mobilny. I schowam ci miecz. Powinien móc rękoma bardziej się wspinać, nie? No dobra, trzeba znaleźć tu gdzieś wyjście. O, pierdziele, jak ja nie cierpię takich sytuacji. Tutaj? No dalej, kurde, na pewno dasz radę. Dawaj, dawaj. Kurwa, nie ześlizguj się, no typie. Dawaj, dawaj, no złap się tam, tu się wybij. Ja pierniczę. Dawaj, dawaj, Geralt, tu już jesteś, dobrze. Kurwa! To tak gówno głupie. Ja pierdolę. Skombinuj, jak się wydostać. Czy nie tutaj biega Ciri? Chyba nie. No come on, typie, kurwa, no nie. O, dziękuję. Brawo. Przestałeś być inwalidą nareszcie. Chodźmy tędy, tak nas prowadzi. Dobrze. Od początku muszę iść, czy gdzie ja teraz to mnie prowadzi? Okej. I gdzie to ja idę? Tu jest. Tędy? Czy tu się wracam? Tu się wracam, dobra. Czyli jestem już za mostkiem, super. Bardzo ładnie. Idziemy tutaj. Save X. No już widzę, że tutaj mnie prowadzi. Cokolwiek tu mieszka. Ten stwór potrafi używać narzędzi. Jest rozumny. Albo chociaż sprytny. Coś tu się gotuje. O, to chyba kość udowa dziecka. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. To musi być baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Jeżeli zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz i tam ją dopadnę. Dobrze. Na pewno się wścieknie. Teraz wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu. Dobrze. Czyli się wracamy. Powinno być tak, że zabieramy te czaszki i nagle ona staje w drzwiach i jest... Co tu się kurwa dzieje? Wiedźmaka wysłali! O ty skurwysynu! Cześć grabarzu, zaraz wszystko ogarnę, nic się nie bój. Będzie ogarnięte, mordeczko. Przegminimy taki cmentarzyk, że wiesz... Siup, siup. Nic się nie bój, zaraz będzie po wszystkim. Tu się trzeba na nią zakampić, tak? Co ty użyj? Aha, że se medytujemy. Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki, niech wykopie własne. No i przyszła. Żalnica. Żal mi cię.
Nie wiem jak z nią walczyć, zaraz sobie przekminimy. Okej, dosyć wytrzymałe skurwielstwo. Igni chyba nie najgorzej na nią działa. Ogólnie sranie w nią atakami widzę, że działa fajnie. Póki co. O ty pizda. Igni. Dobrze. Dobrze. Oj, ogłuszony trochę. Zrobiona. Bardzo ładnie. Pozbierane. I bierzemy trofeum. Łodcinamy. Dobrze. I wracamy do grabarza. Płoderka przyjechała, grzeczna. I zobaczymy, co pan grabarz nam powie w tym temacie. Na pewno da nam pieniądze. Mam taką nadzieję, przynajmniej szczerą. Przychodzę w sprawie zlecenia. I co? Załatwione. To baba cmentarna rozkopywała groby i porwała dziecko. A właśnie, co z tym małym? Dziecko nie żyje. No, tak myślałem. Co z nagrodą? A, nie zapomniałem, nie. Naści, dziękuję za pomoc. Bywaj. Mhm. Dzięki. Halo, mordo. Meditata zrobimy do rana. Jak to nie mogę teraz tego zrobić? Oczywiście, że mogę. Jestem Geralt, Wiedźmin, wszystko mogę. I teraz idziemy na kolejne zadanie, którym będzie zlecenie na Jozina z Bazin, który znajduje się w... tutaj. Niedaleko sierocińca i do wsi Benek jeszcze muszę podjechać. Uuu, kolejne koronki, bardzo ładnie. Jak sobie to kliknąłem, ale to tak mało sensownie, bo to było oczywiste, że tutaj będzie ten. Ale tak, mniejsza. Pojedę do Benka najpierw, bo w Benku jest jakiś questik i mnie to bardzo interesuje. Nie lubię, jak wykrzyknik stoi na mapie. Niezrobiony. Uchodźca. Panie, na północ wam droga? A co? Bo gdyby tak, to może byście sprawdzili, czy naszym ludziom się co nie stało. Długo nie wracają. Ustalmy wysokość nagrody. O, a myśmy myśleli... Ale prawda, coś wam się należy za fatygę. Ładnie. Polećmy ostro. No czy ja wiem. Jeśli tyle wam pasuje... No i zajebiście. W czym konkretnie mogę pomóc? Niedawno z południa jechała kupiecka karawana. Wynajęli część naszej grupy, żeby im drogę do mostów wskazali. Mieli wrócić wczoraj. No dobrze, rozejrzę się. Tomił, mój brat, ich prowadził. Łebski chłopak, z nim gadajcie, bo reszta to... Spoko. Mogę wziąć, o chuj. To jest na dużo wyższy level niż mój. 23, no to się obsram. Dobra, to Jozina z Bazin sobie zrobimy. Do drogowskazu. I na sierociniec pójdziemy i od sierocińca możemy sobie pocisnąć już na miejsce Jozina z Bazin. Oby to był gość od wiedźm, jak mogę je powkurwiać, to zawsze spoko. Moich bardzo nie lubię. Nie to. Kurde, ponuro tu. Kurde, flak. Dobrze. Coś tu wyskakuje, ale olać to ogólnie. Idę porozmawiać ze zleceniodawcą.
Zobaczymy, co on na to. No, powiem ci, gościu. Z daleka od tej mgły, jak wam życie miłe. Panie, uważajcie, bo na bagnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy. Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jeno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepian mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów. Humanoid, lunarny tryb życia. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek i Tomił poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Teraz nikt już na bagna nie chodzi, obóz stoi pusty. A tam taki torf jest, panie. Czarny jak smoła, tłuściutki. I na opał dobry, i na... Pasjonujące. Ale wróćmy do rzeczy. Zgaduję, że to ty wywiesiłeś w sztygarach zlecenie. Ano ja. Dobrze wiedzieć, że ktoś czyta te papiery, bo kopę jaj zapłaciłem pisarczykowi za pomoc. Mogę pomóc. Za opłatą. Się rozumie. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż wół. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie. Zgadzam się. No i rewelacja. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy, drapie w gardło. Ale tak, że udusić się idzie. Dobrze. Zobaczmy, co zabija we mgle. I zabijmy to. Jakiś Jozin z Bazin tam sobie siedzi. Raczej go pociśniemy. Jest zwyczajna mgła, ten zapach. Jakby metaliczny. O kurczę. Jak mogę z tym zaradzić, z tym spadającym mi powietrzem? Mhm. Bardzo się trop rozmywał, mam takie wrażenie, jak na to patrzę. Okej, tu jest powietrze. Biegał. Okej. W topce. Spokojnie. Kolegowie mnie nie denerwują. Coś tu jest. Powinienem użyć. Mhm. Utopcze. Utoprze się. Pięknie. Dobrze? Coś tu jest. Gdzie ten artefakt od Kairy? Mhm. Tropy były ukryte magią. Robi się ciekawie. Mhm. Ślady pazurów są różne, czyli żeruje tu kilka osobników. Ślady pazurów są różne, czyli żeruje to kilka osobników. Dobrze. To są jakieś tropy pojedyncze. Ogólnie ta gra już mi pokazuje, gdzie mnie to pokieruje. Ale przejdziemy sobie po śladach. Wchodzę w tę mgłę. Podnośmy sobie te wszystkie rzeczy, to się kiedyś może przydać w przyszłości. Jest kolejne ciało. Nawet nie zdążył wyciągnąć broni. Otwór musiał uderzyć z ukrycia. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem. Otwór musiał uderzyć z ukrycia za iluzją. Okej. Okay. Trzeba będzie tabulatorem odsłaniać dosyć często chyba, tak? Musimy się rozejrzeć. O kurde, to jest spory teren. To widać, jak gdzieś jest iluzja ogólnie, więc...
mam tu gdzieś to oko, żeby je wyjąć, czy jak mam tego używać? Przednio mi to tabulator użył. Tu coś jest. Coś tu jest. Powinienem użyć oka. No i ładnie. Jakiś martwy typ. Dobra. Jest im glaczek. Wytrzymała, ale to jeszcze nie jest boss. Na razie to jest jeden z... Koleżko! Kurwa, nie bij mnie tak, bo mnie boli. Dobrze? Leżę musimy znaleźć jeszcze. Medytuj. Nie ma znaczenia ile, chyba i tak odnowi, prawda? To chyba przez tę mgłę. Kurwa, Geralt. Bo cię jebne, jak mi będziesz marnował petardy. Kolejny człowiek. Ignis Fatuus. Ciekawe. Jebany. Kurwa, jak on leje. Pojebało mu coś. Dobra, pomyślmy nad akcji. Kurwa, co jest, jak on leje? Ja pierdolę, przecież ja nie miałem co zrobić z tym. Jak on mi bije 58 tysięcy obrażeń, co ja mam z tym zrobić? Mogę Quen często używać, żeby go odbijać. Art podejrzewam wiele mu nie zrobi. Nawet nie zdążył wyciągnąć broni. Potwór musiał uderzyć z ukrycia. No, tu musimy wbić. Oczywiście, że mogę. Bingo. Powinienem użyć oka Nehaleni. Nie mogę zapisać teraz? Teraz mogę. Może Irden? Nie, no nie wydaje się dobrze działać. Jebańcu. Psie. Dobrze. Pomedytuję. Dranie są silne. To chyba przez tę mgłę. Dobrze. Przygotujmy się. Ogrowate relikty. Trupojady. Mglak. To podejrzewam, że tak samo będzie z tym mglakiem. Księżycowy pył. Quen. Czyli tarcza, okej. Olej przeciw trupojadom. Księżycowy pył. Poszukajmy. Mamy olej przeciw trupojadom. I to sobie zrobimy. Nie mam chyba tej. Kota mógłbym też zrobić, żeby sobie użyć. 60 sekund czas trwania. I zrobimy teraz tak. Puszczyk.
Regeneracja wytrzymałości, czas trwania, okej. Kod. To jest fajne, jak chcę puszczać dużo znaków. Oleje. Nałożymy sobie na srebrny miecz. Będzie wzmocniony fajnie. Kota to mogę użyć po prostu. A mogę mieć przed walką na inny slot? Tu na przykład? Nie. Tak, mogę, super. No i bardzo dobrze. Jaskółka Grom, ale kota też sobie użyję przed tym. Albo dobrze będzie zrobić to. I na przykład zamiast puszczyka rzucać, to mieć pod ręką biały miód. A, ładunek mam jeden tylko, czyli raz na walkę mogę tego użyć. Spoko. Damy radę. Trzeba będzie dużo używać. Idziemy. Fajnie to działa. No, on się pojawia na Glemglak. Na Quen jest wrażliwy. To by się nawet zgadzało. Dobra. Dokładnie, bo on się pojawia z dupy i obrywa Quen od razu. To jest spoko. Tylko musimy nie dać się tym mglakom trafiać. Dokładnie. O kurwa, ale jak on... No kumacie to? No nie przewróciłem się nawet. Ale kumacie to? Dwa hity, kurwa, i jestem dead. Od razu. Przez ranę to jest. Nie wiem, czy ja dam sobie radę z nim teraz. W związku z tym obrotem sytuacji. Ale jak on wyskakuje, dwa hity i kurwa po mnie, to co ja mam zrobić? Przemiń to. Teraz mogę już sobie tutaj podrzucić. Skoro biały miód już raz zużyłem. Puszczyka. On też się przyda. A, biały miód usuwa działanie eliksirów. Okej, kumam. To trochę mało sen... Kurwa mać, no ile ten Quen? Czemu tak krótko on działa? Rzuć. Kurwa, dwa razy rzuciłem się teraz przez przypadek. No nie, no ale jak on wali dwa razy pod rząd, kurwa, zjebałem tym miodem, to jest raz. Bo myślałem, że on tylko czyści ten, a nie doczytałem, że on usuwa jeszcze efekty eliksirów. Kurwa, przecież... Nie wiem, jak to mądrze zrobić. Wio. Dobra. To trzeba być tak zajebiście ostrożnym. Dobrze. Nie wolno się ani raza dać trafić. Od razu. Dobrze, zablokowałem go w porę. Kurwa, ale to jest ciężkie, nie? O chuj, o chuj! Nie ma takiej opcji, koleżko.
kurwa. No dawaj, 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 kurwo. Wyskocz. Kurwa, tymi mglakami mi zbija i potem wchodzi on dopiero. Teraz się odbił na szczęście, fajnie. Dobrze. O chuj, mglak jakiś, dupy. No ty kurwo! Nie mogę teraz tego zjebać, jaskółka. Nie mogę już. Kurwa, zgiń! Dobrze. Ja pierdolę. F5. O, to było bliskie. Przerąbany on jest. Bardzo powolutku trzeba było się z nim lać. To było trudne. Trzeba było trochę użyć mózgu, a nie napierdalać lewy przycisk myszy. I trochę się wykazać zręcznością. Patrzcie, ile ja mam zdrowia. Niesamowite. O chuj, bagiennik level 15. Pierdalam stąd. Sorry, płoteczko, nie czekam na ciebie. Ej, ja zrobię tak. Spoko. Jak nie jestem w walce, to nagle spoko działa. Chodź, chodź, płoteczko. Lecimy po pieniążki i lecimy robić kolejne kłeściczki. Oje. O, jakieś gniazdo potworów znaleźliśmy, spoko. Wypieprzać. Ty, utopcze, autuj stąd. Grwy małe. Biegną kolejne. Gniazdo tu mają. Dobrze. No. Dobrze. Jakiegoś konia zjadły. Najlepiej wysadzić to miejsce. Oczywiście, że tak. Idź się topić, to pielcze. Dobrze. Tu nic nie mogę podnieść, tu są jakieś zioła. Pięknie. Pozbieramy rzeczy z gniazda, bardzo ładnie. Ekspiki wpadły też, więc ogólnie spoko. Jak to ta łódeczka działa? Będę mógł pływać, jak tu wsiądę? Czy coś? Mogę zachodzić po tej łódeczce. Ale chyba jeszcze się nie naumiałem pływać. Łódka, o kurwa, no i... Aby usiąść, wciśnij E. Okej, to tu pewnie będę mógł sobie pływać. Na razie mnie to nie jara. Bo na razie i tak idziemy wziąć kaskę. I drogowskazami się będziemy poruszać. W dalszym ciągu. Idziemy do Keiry na ruchanie. Płoteczko. Płoteczko, spokój. Jakieś wieści? Potwór zabity, mgła się rozwiała. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę, i szerokiej drogi. Moment, dałeś mi mniej niż uzgodniliśmy. Bo, panie Wiedźmin, ja przez te bestie torfu kopać nie mogłem. A rodzinę trzeba było wyżywić.
Ledwie garść koron mi została, a jeszcze nowe narzędzia muszę kupić. To jakbyś poprosił, to by było spoko. Miejcie litość, ja zapłacę. Dwa razy więcej zapłacę, ale za tydzień, jak się od dna odbije. Za tydzień go tu kurwa nie będzie. Jakbym miał szczere intencje, to by mnie nie chciał kurwa oszukać, tylko by poprosił. Zawsze to samo. Nadstawiam za was karku, a wy tylko myślicie, jak mnie wykiwać. Dasz mi wszystko, co masz, cwaniaku, i to teraz. Macie. No, a teraz zjeżdżaj. Kurwa, pajac. Level up. Expirk. I tyle, co się uzgodniliśmy. Dokładnie tak. Oj, chyba nawet mniej niż to, co dogadaliśmy. No to pokój się zgadzał. Kurde, to też bez sensu. Totalnie bez sensu. Dobra, to już jest wszystko porobione. Zajebiście. Ten obrońca wiary jest taki do zrobienia jeszcze z tymi kapliczkami. Ale na takich wypizdowach są. Tu jest jedna. I tu jest druga. Tu nie mam żadnego drogowskazu w to miejsce. No. To nie chcę tam iść na razie. To idę do Keiry. Keira jest gdzie? Keira jest tam. To mi pasuje. Musimy tylko pocisnąć gdzieś. Pociśniemy tu. I zrobimy jeszcze tędy. Liczę czas. Zaraz wracam. Siku idę. Oj. Albo dobra, to wiecie co? Mamy 50 minut. To dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Do następnego odcinka. Pa, pa.